wsi Bondzyn-Ruda koło Żuromina nad rzeką Wkrą stoi stary młyn. Zabudowania liczą blisko 150 lat, ale mimo to stary młyn pracuje na pełnych obrotach. Zjeżdżają tu z całej okolicy gospodarze ze swym ziarnem. Odbierają pięknie, starannie zmieloną mąkę i otręby. Mają zaufanie do starego młyna, który od kilku pokoleń służy chłopom i jest wciąż w posiadaniu tej samej rodziny – Budzichów. Obecną właścicielką jest Teresa Budzich-Sumirska, absolwentka SGPiS-u, która przejęła młyn po swym ojcu. Działa tu niezwykła samoobsługowa winda i wiele urządzeń, które można by zaliczyć do muzealnych, ale przy fachowej konserwacji i opiece pracują sprawnie, ku ogólnemu pożytkowi. Nowa uchwała rządu o drobnej wytwórczości ułatwiła życie starego młyna. Administracja jest tu jednoosobowa, sama właścicielka, i działa sprawnie. W wolnych chwilach pani Teresa przechadza się po pięknym starym parku. Drzewa w nim sadzili jej dziadowie, a dom rodzinny pamięta czasy napoleońskie. Teraz jest jeszcze sezon wioślarski. Zimą, gdy Wkra zamarza, pani Teresa ślizga się tu na łyżwach.